powodów wyborów, które nie poszły tak, jak Prawo i Sprawiedliwość planowało, jest więcej i oczekuję, że będzie jednak jakaś analiza, jakieś stanięcie w prawdzie, powtórzę to jeszcze raz, zastanowienie się, co robić, żeby ta partia nie zeszła ze sceny politycznej albo nie stała się geriatryczną kanapą, która będzie miała niewielkie znaczenie w następnych wyborach.